Dzień dobry, witam w kolejnej rozmowie z cyklu Wywiady z Niedonieckiego Kwadratu. Ja dzisiaj w warunkach polowych, za co przepraszam, ale bardzo zależało mi, żebyśmy tę rozmowę nagrali, a naszym wspólnym gościem jest dr Marek Kozubel, historyk wojskowości, redaktor współpracujący z Nową Europą Wschodnią. Dzień dobry. Witam serdecznie Pani Karolino, dziękuję za zaproszenie. Dobra, już nie będziemy paniować, bo jesteśmy na ty, więc nie będziemy tutaj udawać, bo i tak się pomylę Dobrze. pewnie. I tak się pomylę w połowie. Ja wszystkich Dobrze. zapraszam do dyskusji Oj. pod tą naszą rozmową, do komentarzy, subskrypcji i tak dalej, a my już przechodzimy do rzeczy. A temat dzisiaj mamy bardzo ciekawy, bo Marek Kozubel, mam nadzieję, pospekuluje trochę na temat potencjalnego planu pokojowego, który może zaproponować prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział, że zrobi to w listopadzie. Czego tam możemy się spodziewać? Myślę, że już pewne przecieki usłyszeliśmy, tylko że no jak to z tymi przeciekami? To są jakieś informacje, które wypłynęły do mediów. Czasem rzeczywiście od polityków, którzy mieli jakąś styczność albo którzy chociaż cokolwiek usłyszeli, bo pamiętajmy, że tak na dobrą sprawę ten plan pokojowy Zełenskiego, czy raczej plan mający na celu po prostu doprowadzenie wojny do takiego końca, który będzie dla Ukrainy w miarę znośny, to tak na dobrą sprawę niewiele osób widziało jakiś dokument. Nie wiemy, czy to w ogóle jest przedstawione też w formie dokumentu, czy wiadomo, no, jakiegoś pliku, kartek. Ale właśnie pewne takie rzeczy, myślę, że wiemy, możemy stwierdzić, że one już tam będą na 100%, ponieważ czasem sami Ukraińcy z obozu władzy o pewnych rzeczach mówili. I to właśnie też w kontekście tych planów zakończenia wojny. I tutaj my możemy je podzielić na takich kilka filarów. Mamy filar militarny, czyli jak zmienić sytuację na polu walki, w jaki sposób osłabić Rosję. Mamy też ten, można taki powiedzieć, filar troszeczkę geopolityczny, czyli w jaki sposób tutaj pozyskać na rzecz tego planu pokojowego Zełenskiego kraje, które można powiedzieć, że na chwilę obecną są jeszcze niezdecydowane, albo mogą na razie stać przynajmniej oficjalnie po stronie Rosji, ale można jakoś obrócić na stronę Ukrainy i Zachodu. No i jest jeszcze, można powiedzieć, ten taki bloczek, określmy go mianem dyplomatycznego, czyli różnego rodzaju działania, no taki dyplomatyczno-ekonomiczny, różnego rodzaju działania, które Zachód nadal może robić, kontynuować i jeszcze troszeczkę do tego dorzucić. Czyli tutaj nie ukrywajmy, mowa przede wszystkim o sankcjach. No i rzecz jasna też o wsparciu z drugiej strony państwa ukraińskiego, czyli zapewnianie mu w warunkach wojennych możliwości do realizacji też różnego rodzaju programów edukacyjnych, socjalnych, to znaczy, żeby to państwo po prostu stale działało. I mi się wydaje tak na dobrą sprawę, że najciekawsze są właśnie te dwa pierwsze filary, czyli militarny, co tam on zawiera. No i jeszcze ten geopolityczny, który właśnie obejmuje aktywną dyplomację na odcinku globalnego południa, ale tutaj też myślę, że można do tego też filaru doliczyć coś, co Zełenski stara się robić z takim uporem, ogromnym uporem, choć to jest oczywiście walka z wiatrakami, przynajmniej w najbliższym czasie. Chodzi o to, aby Ukraina otrzymała zaproszenie do NATO. Nie tyle chodzi o to, żeby ona się stała członkiem NATO, ale żeby otrzymała takie zaproszenie, czyli żeby po prostu rozpoczął się proces de jure wciągania Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. To miałby być taki sygnał wysłany dla Władimira Putina, a ogółem dla tej kliki, która siedzi na Kremlu, że po prostu ich działania przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego w lutym 2022 roku. No właśnie, powiedziałeś bardzo ważną rzecz o NATO. Wiemy doskonale, że Ukraina już rozmawia o swoim członkostwie z kolei w Unii Europejskiej. Do tego też za chwilę przejdziemy, bo mam jedno pytanie do ciebie w tej sprawie, ale wróćmy do kwestii NATO. No, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że Putin jakby
stawiał zawsze różne warunki do zakończenia może tego konfliktu, ale jednym warunkiem, który się absolutnie nie zmienia, zawsze jest to, że Ukraina ma obiecać, że nigdy członkiem NATO się nie stanie. I czy myślisz, że w tej sytuacji, gdzie jednak Zachód, no ja nie chcę powiedzieć, że boi się Putina, ale gdzieś cały czas no, bierze pod uwagę to, co on robi i to, co on mówi, czy świat zachodni będzie gotowy na taki krok? Czyli to No tutaj zaproszenie. wiele, no tutaj ja się obawiam, że na chwilę obecną to Stany Zjednoczone, wiadomo też, że Niemcy nie będą gotowi na to. Tutaj musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w obu przypadkach mamy jeszcze nadal do czynienia z takim troszeczkę jeszcze mocnym moskwocentryzmem, jeżeli chodzi o postrzeganie nie tylko w zasadzie Europy Wschodniej, ale też nawet i trochę naszej części Europy, bo pamiętajmy, że różnego rodzaju targi, chociażby w okresie rządów Baracka Obamy, trwały również i nad naszymi rumuńskimi głowami. I Amerykanie uważali to za rzecz na tyle naturalną i wręcz właściwą, że ona się łatwo przebija nawet do mainstreamu. I pozwolę sobie tutaj nawet przytoczyć taki może i mało oczywisty przykład, ale jeżeli ktoś oglądał serial House of Cards, tą właśnie wersję z Kevinem Spaceym, w którym zostaje on prezydentem USA, to on tam w kilku odcinkach spotyka się, można powiedzieć, taką no, tą serialową wersją Władimira Putina. No ten prezydent jest ewidentnie na takiego ala Putina stylizowany, tam mamy oczywiście też masę stereotypów na temat Rosjan jako takich twardzieli, on tam nawet opowiada jakąś tam swoją historię z Afganistanu, że on sobie własne wnętrzności z powrotem do brzucha powkładał i poszedł walczyć dalej. No, taki właśnie bzdurny sposób myślenia mają Amerykanie o Rosji. Niestety. Musimy się na razie jeszcze z tym godzić, ale tam właśnie w tym serialu mamy taki moment, kiedy Kevin Spacey w roli właśnie Franka Underwooda, prezydenta USA, oferuje sam z siebie, nienaciskany, prezydentowi Rosji, że nie będzie ustawiać tarczy antyrakietowej w Polsce i Rumunii. I No właśnie, to jest. to podejście jest świetne porównanie zresztą, którego tutaj użyłeś, ale skoro mówimy, że Zachód nie jest gotowy, z drugiej strony mówisz, że Zełenski trochę walczy z wiatrakami, no bo to tak wygląda, no to... Znaczy, ja bym nawet, Karolina, nawet nie powiedział, że cały Zachód, bo ja jestem jeszcze gotowy uwierzyć, że Paryż na to przystąpi, Londyn na 100%. Wiadomo, że Bałtowie, no myślę, że nasze władze, niezależnie od tego, kto rządzi, to też są za tym. No tak, ale Skandynawowie jeżeli tu będzie podział, też jeżeli nie zdecydowanie. będzie zgodności, no to nic się nie To nie osiągnie. będzie. No właśnie. Dokładnie, no nic się nie osiągnie i to jest ewidentnie problem, ale nawet teraz sami Ukraińcy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę, że istnieje zagrożenie, że nawet w przypadku otrzymania zaproszenia do NATO, Ukraina tak naprawdę będzie, można powiedzieć, takim członkiem tego paktu, ale drugiej kategorii. To znaczy, że ona, nawet właśnie będąc NATO, nagle się znajdzie w roli takiej Rumunii albo Polski, rodem właśnie z czasów Obamy albo właśnie z serialu House of Cards. I to może być dla Ukrainy pewien problem, ale dla nich pewnego rodzaju poduszką, która trochę zamortyzuje ten upadek, jest to, że oni chcą do tego NATO, owszem, choć wiedzą, że to będzie troszeczkę iluzoryczne, tarcza, taki trochę plot armor, który w zderzeniu z rzeczywistością może no, po prostu nie zadziałać. Aczkolwiek oni sobie zdają też sprawę z tego, że da im to całą masę możliwości. I może jednak Rosjanie, gdyby planowali jakiś atak, jednak się zastanowią kilka razy. Inna sprawa. Pamiętajmy, że w reakcji na zaatakowanie któregokolwiek z członków Paktu Północnoatlantyckiego pozostali członkowie nie muszą na 100% wysłać swoich sił. Oni tam mają dopuszczony cały wachlarz różnego rodzaju reakcji, więc równie dobrze nic by nie stało na przeszkodzie de facto, aby na przykład w wypadku ponownego uderzenia na Ukrainę, już jako członka NATO, państwa zachodnie zachowały się
No tak jak się zachowały właśnie teraz. W przypadku przejścia wojny rosyjsko-ukraińskiej z fazy hybrydowej, takiej trochę uśpionej, w już fazę pełnoskalową, czyli z użyciem całego wachlarza i na całym terytorium, całego wachlarza środków, rzecz jasna. Także Ukraińcy już sobie zaczynają z tego zdawać sprawę, że to wcale nie jest tak, że NATO się automatycznie rzuci całe przynajmniej do obrony Ukrainy, nawet w przypadku ataku. Oni zaczynają zdawać sobie z tego sprawę, że niektórzy sojusznicy mogą przyjąć po prostu taką, można powiedzieć, trochę umówiąc brzydko, pozycję kukolda. Czyli będą po prostu obserwować na to, co się dzieje. To trochę, można powiedzieć, że brutalne sformułowanie, ale to jest z tego, co ja przynajmniej zauważyłem w mediach społecznościowych ukraińskich, coraz bardziej powszechnie stosowany termin na postawę niektórych państw Zachodu albo pojedynczych polityków. No po prostu nazywają na przykład niektórych amerykańskich polityków z administracji Joe Bidena mianem właśnie kukoldów. I jest to związane nie tyle z tym, że oni po prostu no, obserwują jakiś konflikt gdzieś daleko. I no, ich to nie obchodzi, bo ich to w żaden sposób nie dotyka. Ukraińcy zaczęli patrzeć na to w taki, a nie inny sposób, właśnie od momentu, kiedy każdy kolejny akt naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO przez Rosję był po prostu ignorowany, albo wręcz starano się go zamiatać pod dywan. To chodziło właśnie o coś takiego. Ukraińcom nie chodziło o to, że kraje zachodnie na czele z Ameryką stały bezczynnie i się przyglądały, jak bombardowana jest Ukraina, bo oni sobie zdają sprawę z tego, że oni są tylko partnerem, a nie sojusznikiem. No dobra, ale kiedy rakiety spadają w Polsce, Rumunii, O, ostatnio chciałam było, zapytać. ostatnio chyba Łotwa była, no to tutaj po prostu Ukraińcy zaczęli sobie zadawać pytanie, co to za pakt, który boi się tych, przeciwko którym został stworzony. No właśnie, właśnie Marku, do tego chciałam nawiązać, aż mi to dosłownie z ust wyjąłeś, bo jeżeli popatrzymy sobie, no Polska nie jeden incydent, tłumaczyliśmy to z Danielem Boćkowskim niedawno, dlaczego się nie zestrzeliwuje, bo prawo w czasie pokoju jest inne, zostawmy. No ale to też nie są pojedyncze incydenty w innych krajach, które są członkami NATO. Mam tutaj przede wszystkim na myśli Rumunię, która już w tej chwili po prostu, że tak powiem, nie zważa na nic i zestrzeliwuje te drony, które lecą w jej kierunku. No jak to należy traktować, że to, że one, no, że to nie jest atak na Rumunię, bo Rosja nie chciała tych dronów wysłać wcale do Rumunii, tylko im się tak wydarzyło, że no, zmienił się kierunek. Ja to trochę też mam wrażenie, że właśnie to postrzeganie NATO przez Ukraińców, także przez te działania właśnie się troszkę zmienia. Tak, jak najbardziej. Zmienia się właśnie przez to. No, Ukraińcy czują, że są sami bardziej zdecydowani niż wbrew pozorom bardzo potężny sojusz, w zasadzie wielokrotnie silniejszy niż taka jedna osamotniona Ukraina, a oni nie tylko nie boją się zestrzeliwać wszystkiego, co Rosjanie wysyłają, wręcz próbują to zrobić z przyczyn wiadomych, to jest naturalne, ale zobaczmy, jak często sami Ukraińcy pokonują kolejne czerwone linie wyznaczane przez Rosjan, za którymi każdorazowo w zasadzie powinna się kryć atomowa zagłada. No i oni idą, przekraczają kolejne czerwone linie. Zachód nabiera powietrza w płuca, zszokowany tym, co się dzieje. No, Ukraińcy już nawet przecież nie tylko bombardują takie miasta jak Moskwa. No, teraz akurat Moskwę odpuścili na dłuższą metę, ale to z wiadomych powodów. No, są po prostu bardziej teraz ważne cele dla Ukraińców, choćby po to, żeby trochę ograniczyć skutki rosyjskich bombardowań, albo też trochę zmniejszyć za jakiś czas możliwości Rosjan, jeżeli chodzi o postępy na polu walki. No bo tutaj tylko podkreślmy jedną rzecz. Skutki tego niszczenia ostatnich dużych strategicznych składów rosyjskich, one będą odczuwalne dopiero za jakieś parę tygodni, najwcześniej. Pewnie wtedy trochę spadnie ta intensywność ostrzałów, albo na którymś odcinku po prostu zrobi się nieco bardziej spokojnie. Bo jeżeli Rosjanie będą chcieli kontynuować natarcie, szczególnie na Donbasie, to będą musieli to zawężać wszystko. Ale wracając, Ukraińcy pokonują kolejne czerwone linie. I pamiętam, jak kiedyś jeden z publicystów nawet, i to było nawet nie przy okazji jakiegoś ukraińskiego ataku na terytorium rosyjskie,
Tylko w przypadku zbombardowania przy użyciu Storm Shadow, rakiet Storm Shadow, chyba to był budynek sztabu floty czarnomorskiej na Krymie. Napisał coś takiego, że chyba nawet Tomowi Clancy'emu się taki scenariusz nie śnił, że Ukraińcy będą bombardować brytyjskimi rakietami siedzibę dowództwa floty czarnomorskiej na okupowanym Krymie. Ale tutaj widzimy, że rzeczywistość jeszcze bardziej wybiega do przodu, chociaż kto wie, może i pan Clancy sobie takie rzeczy wyobrażał, no trzeba byłoby się jego spytać, tylko może nie przelał jeszcze tego na papier, ale no, my widzimy teraz scenariusze, przy których, no powiedzmy, ktoś rok temu z nas by coś takiego powiedział, Ukraińcy wkroczą na teren obwodu kurskiego, no to po prostu stwierdzono, że jesteśmy psychicznie chorzy. Kiedy ja w 22 roku, jeszcze w marcu, twierdziłem, że Ukraińcy jak najbardziej mogą odbić własne terytorium i że nie spadnie na nich za to atomówka, przynajmniej jest to bardzo wątpliwe, no to mnie też uważano za wariata. A potem korygowano to w taki sposób, że nie, nam chodziło o tereny okupowane przed inwazją, czyli przed 24 lutego 2022 roku. No tak zmieniać wersję wydarzeń to i ja potrafię. Także tutaj widzimy, że ta wojna, która trwa obecnie, ona naprawdę niszczy bardzo wiele mitów na temat Rosji, jej nienaruszalności, jej potęgi i to stopniowo, powoli, ale jednak też wpływa na Zachód, wpływa też na Stany Zjednoczone, może nie na wszystkich Amerykanów, bo tam pamiętajmy, że dalej będą tacy ludzie pokroju J.D. Vance'a, takiego właśnie chłopka nieroztropka, który patrzy na świat przez swoje jakieś soczewki i my go nigdy nie przekonamy do tego, że rzeczywistość może być inna. Ale ogólnie na tym nawet Polska zyskuje, bo w ten sposób my będziemy też mieli łatwiejsze zadanie w forsowaniu nawet naszej optyki na politykę wschodnią. Pamiętajmy, że to właśnie Polaków przez długi czas nie słuchano, no bo byliśmy rzekomo rusofobami. No teraz niech ktoś nam spróbuje powiedzieć, że jesteśmy jakoś sposób nieuzasadniony rusofobiczni. No nie, to wypływa po prostu z jak najbardziej racjonalnych obaw, a także unikalnych doświadczeń, jakie Polacy mieli przez te ostatnie kilka stuleci w kontaktach najpierw z państwem moskiewskim, a potem z Imperium Rosyjskim, w końcu z Rosją sowiecką. Także Zostawmy my tutaj. ten... Myślę, że zostawmy ten temat NATO, bo ja mam takie wrażenie, że pokazaliśmy te dwie strony medalu, a sytuacja pewnie albo nas zaskoczy i oboje się bardzo tu zdziwimy, albo i nie. Natomiast mamy jeszcze drugi sojusz, mamy Unię Europejską. No tutaj sytuacja Ukrainy jest już troszeczkę inna. Trwają te rozmowy, trwają przygotowania, no ale ja ci powiem z mojego punktu widzenia, że jestem dosyć zaskoczona deklaracjami strony ukraińskiej, która mówi, że będzie gotowa do spełnienia warunków członkostwa w Unii Europejskiej do końca 2025 roku, zdaje się. No to jest raczej mało prawdopodobne, bo Ukrainy by czekała masa pracy, jeżeli chodzi o implementację prawa unijnego na grunt ukraiński. Tutaj należałoby dokonać całej masy zmian, a co jest też bardzo istotne, pamiętajmy, że przez ostatnie lata no właśnie obóz kojarzony z Wołodymyrem Zełenskim, no i rzecz jasna jego szefem jego biura prezydenta, czyli tą jego szarą eminencją, Andrijem Jermakiem, no oni po prostu dokonywali różnego rodzaju działań. No pytanie, na ile Wołodymyr Zełenski był świadomy tego, co się dzieje, choć ja mam wrażenie, że jednak trochę był i dało po prostu trochę zielonego światła właśnie takim ludziom jak Jermak, Tatarow, Hetmancew, Smirnow. Te nazwiska dotyczą osób odpowiedzialnych za to, że w pewnym momencie starano się wyhamowywać różnego rodzaju prozachodnie, proeuropejskie, antykorupcyjne reformy przeprowadzane skądinąd też w bólach za rządów Petra Poroszenki. Przy czym powiem szczerze, ja się nie spodziewałem, że za Zełenskiego dojdzie aż do takiej recydywy.
w tym zakresie. Także tutaj to na pewno nie będzie zadanie do wykonania i mam wrażenie, że zmiana tutaj pewna na stanowisku ministra sprawiedliwości, teraz będzie nim pani wicepremier Olga Stefaniszyna. Ona dotychczas miała właśnie odpowiadać za eurointegrację, ale także integracją euroatlantycką. Ja wątpię, żeby była ona w stanie, no, tą jurydyczną stajnię Augiasza po prostu wyczyścić i po prostu dostosować w ciągu zaledwie roku kalendarzowego do wymogów Unii Europejskiej. Tutaj wiadomo, że to będzie nieosiągalne, to jest praca na lata i myślę, że dobrze by było, gdyby się takie zadanie udało zrealizować w ciągu, no, powiedzmy, 5 lat, gdyby to udało się zrobić gdzieś tak do 2029 albo 30, no to myślę, że to są, jeżeli już, to bardziej realne terminy niż to miał być koniec 2025, jak rozumiem. No to jak tak? No to jest moim zdaniem niewykonalne. Czasu jest zbyt mało, a opór będzie. A do zrobienia jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast słuchaj, wspomniałeś tutaj o takie kwestie odzyskiwania ziem, terytoriów z 22 roku i tak dalej. Ja bym ci chciała z kolei zapytać, wracając do tematu naszego głównego, czyli tego przygotowywanego planu pokojowego. No gdzieś też coraz częściej słyszymy, jeżeli toczą się dyskusje wokół niego, słyszymy różnych polityków, którzy gdzieś tam bardziej śmiało lub mniej śmiało mówią o tym, że Ukraina jednak chyba powoli w jakiś tam sposób musi wziąć pod uwagę utratę części swoich terytoriów. Mam tutaj na myśli trwałą utratę terytoriów, mam na myśli terytoria rok 91. Jak ty do tego podchodzisz? I chciałam cię od razu zapytać, no, jeżeli na stole by się taka propozycja faktycznie pojawiła, gdybam teraz, tak, odpuszczamy Krym albo odpuszczamy jakąś część Donbasu, jak społeczeństwo ukraińskie, jak rodziny tych wszystkich, którzy zginęli, mogliby do czegoś takiego podejść? Znacza część ukraińskich cywili, nawet jeżeli jest skłonna do tego, żeby rozmowy pokojowe rozpoczęto, to absolutnie w zdecydowanej większości są oni zarazem przeciwni jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym. I tutaj musimy też odróżnić dwie kwestie. Tymczasowe pogodzenie się na okupację jakiegoś terenu. I moim zdaniem Ukraina będzie musiała się pogodzić z czymś takim, aczkolwiek na nieco innym kierunku, z tym, że nie należy, powiedzmy, de jure uznawać, że te tereny są rosyjskie, że Ukraina się ich zrzeka, bo to będzie samobójcze na dłuższą metę. Choćby z tego powodu, że zachęci Rosję w przyszłości do kolejnych tego typu działań, a Zachód zachęci do tego, aby znowu kupczyć terytorium ukraińskim i zresztą nie tylko ukraińskim. Do takiej sytuacji będzie mogło też dochodzić i w innych miejscach. To może też ośmielić Chiny do bardziej agresywnych działań. Także tutaj, jeżeli są politycy europejscy, którzy proponują albo wymuszają na Ukrainie coś takiego, właśnie w takim wymiarze, pogodzenie się de jure z tym, że Rosja zabiera jakieś ziemie. No oni po prostu w ten sposób tylko grają w te rytmy, które nadaje im w takim wypadku Moskwa. Nie da się tego inaczej nazwać, bo co innego, tak jak to potem troszeczkę wyprostował swoją wypowiedź prezydent Czech Petr Paweł, choć ja uważam, że ta wypowiedź i tak była słaba, tak czy siak, że To oczywiście nie chodzi o to, żeby w najbliższym horyzoncie czasowym pogodzić się z tym, że pewne terytoria nadal będą okupowane. No dobrze, tutaj to brzmi zupełnie inaczej, właśnie w takim wypadku. Aczkolwiek, czy Ukraina zupełnie straciła możliwości do tego, żeby odbić chociaż część swojego terytorium? Ja uważam, że najgorszym terenem do odbijania na chwilę obecną jest Donbas.
Przede wszystkim raz, że po stronie rosyjskiej jest on umocniony, po drugie jest to teren silnie zurbanizowany i gdybyśmy spojrzeli na mapę, to się szybko zorientujemy, że ten najbardziej zurbanizowany, wręcz piekielny, jeżeli chodzi o prowadzenie natarcia obszar, on się właśnie znajduje na terenie okupowanym od roku 2014. To jest właśnie cały ten odcinek, jaki się ciągnie od samego Doniecka i Gorłówki dalej na wschód. To jest po prostu jedna wielka, potężna aglomeracja, gdzie jedziesz i nie wiesz tak naprawdę, jeżeli nie jakieś znaki drogowe, informacyjne, to nie wiesz, gdzie to miasto się tak naprawdę kończy, a zaczyna jakaś kolejna miejscowość. No tak. Więc ja sobie odbijania metodą militarną Donbasu absolutnie nie wyobrażam. Próba odbijania północnej części obwodu Ługańskiego, no moim zdaniem, mogłaby doprowadzić do tego, że Ukraina znalazła, znaczy, że Ukraina, oddziały ukraińskie, które by tam nacierały, znalazłyby się w podobnej strefie zgniotu, jak miało to miejsce w lutym i marcu 2022. Ja wiedziałam, że stamtąd Ukraińcy będą się musieli wycofać, ja o tym wprost pisałem w tych swoich takich publicznych raportach, podsumowaniach dziennych, które pisałem. Uprzedzałem, że Ukraińcy będą musieli się stamtąd wycofać w ciągu tygodni i tak się niestety stało, albo stety. Dlatego jedynym tym obszarem, gdzie Ukraińcy powinni skierować to swoje uderzenie, jeżeli chodzi o działania deokupacyjne, to jest w kierunku Morza Azowskiego. I tutaj już nawet mniejsza z tym, czy Krym się uda odbić, czy tylko powiedzmy stworzy się taką sytuacją, gdzie on nawet w przyszłości jakiejś tam bliżej nieokreślonej będzie mógł być odbity, bo powiedzmy, jeżeli Rosjanie znowu zaatakują, to Ukraińcy znajdą się być może wtedy już w innej sytuacji i będą w stanie po pierwsze szybko Krym odciąć, a potem w wyniku jakiegoś takiego albo oblężenia, albo nagłego natarcia ten półwysep po prostu przejąć pod swoją kontrolą, co byłoby dla Rosjan przede wszystkim bardzo ciężkim ciosem symbolicznym. Nawet nie tylko militarnym, ale samo dojście do Morza Azowskiego, odbicie właśnie południowego Zaporoża, jeszcze do tego reszty obwodu chersońskiego, moim zdaniem to już byłoby pozytywne optimum dla Ukrainy. Odbicie chociaż tych obszarów. Krym ewentualnie można byłoby jeszcze próbować na zasadzie takiego wygłodzenia odbić. To byłoby najbardziej oszczędne, jeżeli chodzi o krew, ale Donbas to uważam, że absolutnie należałoby sobie odpuścić, bo właśnie Krym można byłoby właśnie dużo łatwiej odzyskać niż te regiony wschodnie, tylko że żeby to zrobić, trzeba właśnie się przedrzeć przez te umocnienia i dojść do Morza Azowskiego. To jest warunek. A ten warunek będzie można zrealizować, kiedy Ukraińcy będą mieć po prostu dość sił, dość uzbrojenia, no w zasadzie to uzbrojenie teraz już się zmienia, sytuacja być może w roku 2025 będzie pod wieloma względami lepsza, bo przede wszystkim pojawią się środki powietrzne, które będą mogły pozwolić na tutaj uzyskanie pewnej takiej zdecydowanej przewagi, przede wszystkim na odgonienie lotnictwa rosyjskiego, no ale też przede wszystkim bardzo istotne będzie to, żeby armia rosyjska ulegała dalszej degradacji. Jeżeli ona nie będzie się degradowała, to będzie po prostu twardym przeciwnikiem i może dojść rzeczywiście do sytuacji, w której nawet południe Ukrainy będzie poza zasięgiem odbicia. Ja tutaj nie mówię o Krymie, ale właśnie też o Zaporożu Południowym i o reszcie obwodu chersońskiego. Tutaj musi się po prostu złożyć kilka czynników po prostu w jednym momencie. I ja tutaj myślę, tak zresztą taką tezę kiedyś stawiał Michał Synajko na Twitterze, że Ukraina powinna wzorem Iraku, który w latach 80. wojował z Iranem, powinna po prostu na pewien czas nie podejmować działań zaczepnych albo prowadzić je w bardzo ograniczonym wymiarze i skupić się właściwie głównie na obronie, troszeczkę na wycofywaniu się, nawet jeżeli będzie taka potrzeba, i po prostu oszczędzać siły na 2025 rok, nawet 2026. Zebrać te siły, pozwolić, żeby Rosjanie wykrwawili się w dotychczasowych działaniach, a pamiętajmy, że na dłuższą metę te straty, które Rosjanie ponoszą, są
przeważnie nieoptymalne. I tutaj dobrym tego przykładem są pozycje na przykład tutaj, co prawda daleko od Pokrowska, ale na przykład w rejonie miasta Siewierzk, gdzie stoi batalion K2 z 54. Brygady pod dowództwem Kryła Weresa i tam po prostu oni setkami po prostu kładą Rosjan, sami nawet niekiedy nie ponosząc przy tym strat. Niedawno był właśnie wywiad z panem Kryłem na YouTubie i to jest naprawdę bardzo ciekawy materiał. Tam naprawdę wychodzą na jaw jeszcze dodatkowe, bardzo ciekawe fakty, wydarzenia, oceny dotyczące dowódców, samego dowodzenia, współpracy między oddziałami, więc bardzo polecam. Ale jeżeli chodzi o to odbijanie, zależy, co Ukraińcy będą chcieli odbić, co będą mogli odbić. I tutaj właśnie myślę, że Ukraińcy będą gotowi cieszyć się nawet takim wariantem, jakim byłby pi razy oko powrót do stanu z 24 lutego 2022 roku. Czyli, że z grubsza chociaż te południe są odbite, na Krym można machnąć ręką, na Donbas tak samo i myślę, że Ukraińcy to przyjmą jako bardzo optymalne zwycięstwo. Pytanie tylko, co będzie potem. Czy ludność ukraińska trochę spocznie na laurach, jak miało to miejsce, a jakaś inna, bardziej aktywna część społeczeństwa będzie się gotować na kolejną dogrywkę, czy też właśnie w końcu obywatele Ukrainy, mówiąc tutaj jako o całości, no po prostu wezmą się za siebie i będziemy mieć do czynienia, powiedzmy, z czymś pokroju takiego totalnie zmilitaryzowanego społeczeństwa, gdzie co prawda nie każdy będzie żołnierzem, ale chodzi o to, że społeczeństwo będzie rozumiało swoją powinność, swoje obowiązki w momencie wybuchu wojny. To znaczy, że część będzie tymi chliborobami, mówiąc tak umownie, a reszta będzie właśnie tymi kozakami, którzy będą mieć za zadanie chronić tych chliborobów na zapleczu. Także jeżeli chodzi o zakończenie wojny, no jeżeli wojna zakończy się w takiej sytuacji, jaka jest teraz, jeżeli chodzi o linię frontu, to ja podejrzewam, że Zełenskiego powiozą na taczkach i to bardzo szybko, ale jeżeli uda się odbić te południe Ukrainy, to myślę, że sami Ukraińcy, nawet nie do końca przekonani, będą stać przed lustrem i przekonywać samych siebie, że to jest sukces. To jest... Nawet jeżeli w głębi duszy będą uważać to za, powiedzmy, sporni, mniej więcej powrót do stanu z 22 roku, i to też zresztą niepełny, bo bez, powiedzmy, obwodu ługańskiego, oni mogą jeszcze uznać za sukces i nawet przekonywać samych siebie, że tak, tak, udało się. Choć w głębi duszy wcale nie będą tego tak odczuwać. Wiesz, Marku, już podsumowując tę rozmowę, ja i tak mam takie wrażenie, że gdyby w tej chwili nawet jakimś hura optymistycznym cudem udało się Ukrainie wrócić do stanu terytorialnego sprzed 2014 roku, to ponowna integracja terytorialna i całkowita integracja byłaby no, tak niesamowitym wyzwaniem dla każdej władzy, że nawet trudno mi to sobie dzisiaj wyobrazić. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Wszystkich zapraszam też do śledzenia Marka Kozubela na Twitterze. Bardzo ciekawe analizy, serdecznie polecam, a Tobie jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Ja Tobie chcę podziękować bardzo mocno za zaproszenie, za cierpliwość dla mojego gadania i no, mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Ja mam mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. W końcu w realu kiedyś się spotkamy, bo rozmawiamy tylko przede wszystkim internetowo. Dziękuję Ci pięknie, do zobaczenia. Również dziękuję raz jeszcze, do zobaczenia.